Panie trenerze, remis na początek sezonu. Jak podsumuje pan dzisiejszy mecz? No, mecz typowej walki, ciężki mecz. Stworzyliśmy trzy sytuacje, z których powinna przynajmniej jedna bramka paść. No, mówię tu o karnym, mówię tu o sytuacji, gdzie piłkę wybił z linii bramkowej zawodnik przeciwnika. Oni stworzyli jedną sytuację, to uderzenie w słupek, które poszło. No, trudny mecz. No, zaskoczyli nas taką agresywną grą. Ale też powiem inaczej, że widziałem lepsze mecze w wykonaniu mojej drużyny. Co pan może powiedzieć o tej sytuacji w 64 minucie, o karnym, którego nie wykorzystał Szymon Kiwacki? Szymon strzela zawsze karne i zawsze raczej strzela. W sparingu jednym nie strzelił tylko, ale może nie tak mówiąc, tylko o sposobie wykonania. On zawsze strzelał dołem albo zdecydowanie górą, a półgórna piłka to jest najłatwiejsza do obrony dla bramkarza. No i akurat, wiadomo, to jest loteria, bramkarz był lepszy w tym momencie i najlepsi zawodnicy nie strzelają karnych. To się czasami zdarza, ale szkoda, bo gdybyśmy mieli to byśmy dowieźli na pewno to 1-0 do końca, lub oni by musieli iść na otwartą piłkę, nie czailiby się na podwójnej gardzie i być może wtedy byśmy mogli ich skontrować i stworzyć jeszcze jedną sytuację. Kolejny mecz wyjazdowy z Lubaniem Maniowy. Co może pan powiedzieć o tym meczu? Też będzie meczem walki, meczem ciężkim. Ta drużyna będzie walczyć z nami na pewno. Tym bardziej, że dwóch zawodników poszło od nich do nas, którzy akurat nie będą grali w tym meczu, mają takie zastrzeżenia, ale no, na pewno będzie trudnym meczem.